Siemaneczko ze strony Kimo, to kolejny odcinek z Pogadanek. Dzisiaj również bardziej informacyjny odcinek, a z uwagi na to, że trochę dużo informacji mam dla was właśnie do przekazania. Zacznijmy od tego, że właśnie tutaj pokazuję wam dowód na to, że słup otrzymał swój kluczyk, który wygrał, a teraz przejdźmy do takich bardziej konkretów, czyli zaczynamy na nowo serię z loadoutów, dlatego prosiłbym was, żeby pod tym odcinkiem podawać swoje loadouty. Tym razem myślę, że możemy bardziej tematycznie polecieć, więc na sam początek chciałbym, żebyście przedstawili tutaj swoje propozycje wakacyjnych loadoutów. Kiedy dodadzą nową skrzynkę, to zrobimy jakby drugą część tego. Póki co teraz wakacyjne loadouty do jakiejkolwiek klasy możecie podawać. Tylko napiszcie, jaka to klasa, jakie to czapeczki. Najlepiej po angielsku, byłoby mi bardzo fajnie i by mi to bardzo też ułatwiło pracę. Także podawajcie zwycięzcę z tych loadoutów. Oczywiście później będziemy wybierać tak samo jak ostatnio z głosowania. Także pamiętajcie o komentarzach. Jeszcze tutaj chciałbym, żebyście właśnie zostawili suba, bo generalnie chciałbym dobić 2000 subów do końca wakacji. Myślisz, że da się to zrobić? Dawajcie, subika, dzwoneczka, lecimy. Idąc dalej, serwer do Team Fortressa jest już właściwie gotowy. Dzięki pomocy Lumika mamy już w sumie chyba wszystko zrobione. Problem polega na tym, że aktualnie chcę wystartować serwer Minecraft. Póki co myślę, czy nie zrobić regionów. Chciałbym claimy, żeby były, albo chociaż działki, tego typu rzeczy. Więc jeszcze to ogarnę i w razie czego dam wam znać, dlatego zapraszam na Discorda. Będę grał jako gracz. Na pewno będzie to podobne do SMP, czyli że będziecie mieli też serduszko. I jak będziecie zabijać graczy, to będziecie zyskiwać te serduszka, jak umieracie, to będziecie je tracić, bla bla bla, takie rzeczy. W razie czego będziecie do mnie zgłaszać i wszystko będziecie mieli na Discordzie, tak jak mówię, link w opisie, zapraszam, wbijajcie. Jeszcze z takich innych ciekawszych informacji, no to generalnie mam parę odcinków póki co zaplanowanych, ale jeszcze póki co nie mogę za bardzo o nich mówić, bo jeszcze nie są skończone. Czekam, żeby je dokończyć. Jak będą skończone, wtedy właśnie je wypuszczę. Może jakieś przecieki wiecie, bo coś związane z klawiaturą jest na pewno. No i poza tym z Pyrkonem, tylko czekam na materiały, żeby je otrzymać. I jeszcze mogliście zauważyć trochę ostatnio małą aktywność, jeśli chodzi o streamy z czegokolwiek na naszym Twitchu. Głównie jest to spowodowane tym, że w sumie to no, ostatnimi czasy ja głównie streamowałem, a przez to jak gorąco jest, plus teraz zajmuję się trochę powiedzmy tym serwerem, to trochę mi się nie chce naprawdę w tym gorącu robić tych streamów. Jak może trochę się ochłodzi, trochę lepsza pogoda będzie, co trochę ciężko osiągnąć, to może wtedy na nowo wrócę ze streamami trochę częstszymi, no i to w sumie chyba byłoby na tyle. Wiem, że taki całkiem krótszy odcinek, ale tak jak mówię, mam jeszcze parę odcinków zaplanowanych dla was i nie chciałem, żebyście znowu czekali, nie wiem, z 2-3 tygodnie na kolejny odcinek, tylko żebyście mieli już jakiś teraz taki wypuszczony. Już to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!